1 grudnia wspominamy błogosławioną Marię Różę Pelesi, zakonnicę. Róża przyszła na świat 11 listopada 1917 roku w Pignano sulla Sicchia, w prowincji Modena, we Włoszech. Była najmłodsza z dziewięciorka rodzeństwa. Prosta, wiejska rodzina zapewniła jej szczęśliwe dzieciństwo. Była radosna, pogodna, szczęśliwa, rozpieszczana. Lubiła śpiewać. W jej domu dużo się śpiewało i modliło. Chętnie i szybko pracowała, ciągle była w ruchu. Modnie się ubierała, była towarzyska. Przy tym umiała zdecydowanie sprzeciwić się, gdy słyszała dwuznaczny żart czy wulgarne słowo. Sama o sobie napisała, że w młodości była kapryśną egoistką. Jej życie zapowiadało się beztrosko. Jednak gdy zaistniała taka potrzeba, mając kilkanaście lat, spontanicznie zaopiekowała się sześciorkiem młodszych, osieroconych dzieci z najbliższej rodziny. Pragnęła służyć Panu Jezusowi, ale myśl, że będzie musiała rozstać się z dziećmi, rozdzierała jej serce. Pragnęła kochać. Nie przyjęła jednak miłości kandydata na męża. Gdy rozpoznała powołanie do wyłącznej służby Panu Jezusowi w wieku 23 lat, wstąpiła do zgromadzenia sióstr franciszkanek, misjonarek Chrystusa w Rimini. Przy pożegnaniu matka życzyła jej świętości. Po dwuletniej formacji 25 września 1942 roku złożyła pierwsze śluby. Posłano ją jako nauczycielkę do pracy w szkole podstawowej w Sassuolo. Postanowiła nie oszczędzać siebie, a także pokonywać swój egoizm. Po 3 latach kontynuowała pracę jako nauczycielka w Ferrarze. Tam też otworzyła przedszkole. Jednak po kilku miesiącach musiała podjąć leczenie szpitalne z powodu rozpoznanej gruźlicy. Następnych 27 lat życia spędziła w sanatorium. Podejmowane leczenie, wykonywane zabiegi były bolesne i nie przynosiły pożądanych rezultatów. Ciągle była słaba, łatwo się męczyła, a oddychanie sprawiało jej ból. Cierpiała nie tylko z powodu słabości fizycznej i bolesnych zabiegów, ale także z powodu rozłąki ze zgromadzeniem. Cierpiała w samotności i dyskretnie. Radość dawało jej zjednoczenie z oblubieńcem. Mówiła, że jej serce jest słabe, ale na tyle silne, by śpiewać Panu Jezusowi. Do końca zachowała swoją dziecięcą radość i pogodę ducha. Z powodu choroby nie mogła pracować w szkole, ale odkryła swoją formę apostolstwa, korespondencję. Napisała około 2000 listów i innych pism. Jej życie ograniczało się do pokoju sanatoryjnego, ale to nie ograniczało jej działalności misyjnej. Tam modliła się za kościół, za papieża, kapłanów, rodzinę, narkomanów, za tworzących pornografię, kobiety z ulicy, za niekochanych. Przed śmiercią słabnącym głosem powiedziała współsiostrom: liczy się tylko to, by kochać Boga. Jestem szczęśliwa, że umieram kochając, że kocham wszystkich. Pod koniec życia zaświadczyła o rozwoju duchowym w czasie choroby. Stwierdziła, że płakała, gdy rozpoznano u niej gruźlicę, gdy musiała zgodzić się na długie leczenie w sanatorium. Ale teraz jest bardzo szczęśliwa i chce, by jej życie zakończyło się uwielbieniem Bożego miłosierdzia. Siostra Róża umarła w opinii świętości 1 grudnia 1972 roku w Sassuolo, w swoim domu zakonnym, otoczona modlitwą sióstr. Została beatyfikowana 29 kwietnia 2007 roku w Rimini. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Róży. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.